przez długie lata pracy płaciłam składkę zdrowotną. No to tak jakby odkładałam, prawda? I co ja z tego mam teraz? Nie mogę się dostać do lekarza. Do neurologa muszę czekać 2 lata. Do endokrynologa 3 albo dłużej. Lekarz powiedział, że ludzie zapisują się, a później nie przychodzą. To jest właściwie sensowne, bo skąd ja mogę wiedzieć, co ja będę robiła za 2 lata? Jedna pani kiedyś w kolejce powiedziała mi, że ludzie nie przychodzą, dlatego że po prostu no, umierają. Musimy uzdrowić chory system opieki zdrowotnej. Ale jak to zrobić? Mamy konkretny plan. Po wyborach wprowadzimy łatwy i czytelny w obsłudze system rezerwacji wizyt przez SMS-y i maile. System ten działa już w prywatnych przychodniach. Kilka dni przed terminem pacjent dostanie powiadomienie o wizycie. Jeśli jej nie potwierdzi, miejsce zwolni się dla kolejnej oczekującej osoby. Mniej nieodbytych wizyt to krótsze kolejki. Nie zapomnimy też o seniorach. Dla nich utrzymamy system telefonicznej rezerwacji. Przywróćmy Polsce normalność. Wybierzmy konkret.